Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj przychodzę do Was z horoskopem na następny miesiąc, październik. I tu sobie poruszymy taki główny temat, który przyjdzie do każdego znaku w miesiącu październiku. Jakiś temat, może to wyjść z przeszłości, bo tutaj do 18 października mamy retrogradację Merkurego, więc jakieś rzeczy z przeszłości mogą wyjść, może się coś powtórzyć, może coś przyjść, żeby znowu się tym zająć, ewentualnie coś nowego dla każdego znaku, taki główny temat, słuchajcie. Tak otwieram się na wszystkie sprawy naszego życia, czy to życie zawodowe, czy prywatne, co by to nie było. Zobaczymy, może dla niektórych znaków będzie więcej tematu wokół spraw zawodowych, finansowych, dla innego to będzie wokół spraw prywatnych, związków może, dla jeszcze innego może coś ze zdrowiem, na przykład, że trzeba by się zająć. Zobaczymy sobie, słuchajcie, nie będę tu się nastawiać na nic konkretnego, po prostu co nam wyjdzie, na to zwrócimy uwagę. Zobaczymy, co będzie nam pomagać, co może utrudniać i jakie cechy charakteru, jakiego znaku zodiaku będą pomocne, czyli w tym temacie w taki sposób będziemy sobie to robić. Witam Was wszystkich oczywiście serdecznie, kochanych moich subskrybentów, moich cudownych misiów wspierających. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie w tak namacalny sposób kanał, żeby się mógł rozwijać. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego, pięknej energii dla Was. Przesyłam piękną energię dla każdego Ciebie. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, witam serdecznie, rozgość się. Tak, dzisiaj będziemy robić właśnie miesięczny horoskopik i wybierz kartę, jest już na kanale, słuchajcie, na październik, także kto jeszcze nie widział, zapraszam serdecznie i mamy także na miłość tam horoskopik już taki relacje, związki, miłość typowo pod ten temat, także też jak ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Oczywiście linki będą pod tym filmikiem w sekcji opisu, pod filmikiem w tym opisie, a także czasem rzucam jeszcze kilka komentarzy, żebyście też łatwiej mieli wszystko znaleźć. Ale szukajcie w opisach, słuchajcie, bo tam są e-maile. Jakby ktoś chciał na przykład czytanko indywidualne, zapraszam serdecznie, tam maila znajdziesz, napisz na maila, no i się umówimy. Dobrze, kochani, to ja już zaczynam. Ten wstęp będzie dla wszystkich powrzucany, natomiast później będzie na temat znaku zodiaku i jeszcze sobie zrobimy tak, nie, może na końcu każdego filmuku dla każdego znaku zodiaku, a tak jak mówię, to wybierz kartę dłuższe, macie już na kanale, znajdź sobie, wybierz kartę październik albo kliknij w link poniżej filmiku. Dobrze, nie przedłużam wstępu, miłej zabawy, miłego oglądania, fajnie, że jesteś, no i do usłyszenia za chwilkę. Witam wszystkie skorpiony w czytaniu na październik. Horoskop 2021, październik 2021 dla wszystkich osób spod znaku Skorpiona w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie. Tak, Skorpiony w Słońcu, Księżycu i Ascendencie na październik 2021. Dobrze, o, jakaś karta mi się tu dobrze zaplątała. Dobrze, kochani, dobrze. Najpierw sobie zobaczmy główny temat. Coś jakiegoś, coś z przeszłości, coś obecnego, coś nowego. Dla każdego to będzie coś innego. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Co to będzie dla Was, skorpionki, tutaj? Słońcu, Księżycu i Ascendencie na październik 2021. Czy jakiś przestój? Możliwe, że to jest przestój w Tobie, że masz jakby... Nie podejmujesz decyzji. O, coś tu nam wychodzi. Czuję, że jesteś w takim momencie przejścia, tranzytu, zmiany, pójścia w innym, nowym kierunku. Może poszukujesz swojej ścieżki, może poszukujesz swojej drogi, może poszukujesz nowej ścieżki, może poszukujesz nowego sposobu działania, zachowania, pójścia w jakimś kierunku. Generalnie szóstka mieczy to jest taki temat właśnie zmiany, ruchu. I to jest właśnie na poziomie intelektualnym bardzo, bardzo, ale to bardzo. Więc kochani tutaj, czekajcie, już Wam dopytam, tylko coś mi się karty pomieszały. Już jest dobrze, okej.
Czyścimy sobie. Dla skorpionków do tej karty od razu dopytam, bo mnie to bardzo zaintrygowało. Tak jest, masz kartę świat. Powiedziałabym, kochani, rozwiń skrzydła, pozwól sobie, by iść w ten świat. Z jakiegoś powodu to pójście dalej, pójście do przodu jest dla ciebie stresujące, chociaż ta karta pokazuje taką radość, że jest lepiej, że idę w nowym kierunku, że idę w nową stronę. Tu będzie już inaczej, tu będzie już jakby wszystko łatwiejsze troszkę niż to, co było, prawda? To, co za mną. Czuję, że zostawiam za sobą to, co najtrudniejsze, bo tu jest taka noc, zobaczcie, takie czarne, prawda? Daję się prowadzić przewodnikom moim duchowym, daję się prowadzić mojemu przewodnictwu, temu, co czuję, ale jednocześnie jest pokazane, żeby się otworzyć. Zobaczcie, ona tutaj jest dosłownie poblokowana jeszcze wewnętrznie, przestraszona, zalękniona. Myśli o przeszłości, myśli o tym, co się zadziało w przeszłości, myśli o tym, kto odszedł, kogo musiała zostawić ze sobą, prawda? A tu jest pokazane, otwórz się na nowe możliwości, wtedy odniesiesz sukces. Pozwól sobie, żeby to, co nowe ma przyjść, przyszło, pozwól sobie na to, by to przyjąć w pełni, z radością, z uśmiechem. Jest tu sukces, który możesz odnieść. Ale trzeba pozwolić sobie na to, by opuścić strefę komfortu, by opuścić, powiedziałabym, takie miejsce, gdzie tak się obudowałaś, obwarowałaś, nie wiem jak to powiedzieć, tak siedzisz tam, mimo że na przykład nie jest ci do końca tam przyjemnie, ale tam jesteś, bo z przyzwyczajenia, bo z automatu, bo no bo gdzie ja pójdę, prawda? Takie pytanie, no bo co ja zrobię? Cały świat stoi przed tobą otworem. Zobaczcie, co tu jest na dnie. Miłość może do was przyjść, ale słuchajcie, jakby będziecie z nosem na kwintę myśleć o przeszłości cały czas, tak się też tu troszkę rozczulać nad sobą, słuchajcie, bo tutaj widać takie rozczulanie troszkę nad sobą, rozczulanie nad tym, co się zadziało, może nad kimś, prawda? Może nad tym, co odeszło. No to wtedy nie zauważysz tego, co idzie pięknego do ciebie, a tutaj kończy się jakby jakaś faza twoja. I będziesz wchodzić w nową. Pytanie, czy sobie na to pozwolisz. Ok, zobaczmy, kto ewentualnie co będzie pomocne dla ciebie. No tak, no zobaczcie, cztery miecze. Zostaw już przeszłość za sobą. Pogódź się jakby z rzeczami, które się zadziały, które odeszły. Może tu by trzeba przedyskutować z kimś, pogadać, znaleźć jakiś kompromis, jakieś negocjacje, gdzieś uwolnić coś, co tobie w głowie siedzi i ci zatruwa życie właśnie. Zobacz, masz październik na to, żeby to zostawić ze sobą. Co ci może utrudniać wyzwanie? Masz 9 pentakli, czyli powiedziałabym takie zbytnie skupianie się na pieniądzach, na pozorach też, tak czuję, no, na tym, co pokazuje innym, prawda? No właśnie, i co odchodzi do przeszłości? Mamy 7 mieczy, całe szczęście, bo to jest, no właśnie, to czułam tu wszystko. Ból, cierpienie, lęk, strach, blokady wewnętrzne, samosabotowanie swoich działań, samo oszukiwanie się, samo limitowanie się, samo okłamywanie się, samo ignorowanie siebie, swoich potrzeb, totalny brak miłości własnej, koncentracja na tym, żeby innym było dobrze, koncentracja na tym, żeby budować tą strefę komfortu i kurczowo takie trzymanie się jej, bez chęci pójścia dalej, bo jak iść dalej, to jedynie z totalną kontrolą. To jest taka energia bardzo ciasna, bardzo duszna i bardzo krzywdząca. Mnie aż gardło zaczęło ściskać teraz, czyli podejrzewam, że tutaj dużo rzeczy nie jest wypowiedzianych. Ty tworzysz z jakiegoś powodu, może też, może tak pozory też, że jest ok, że jest wszystko dobrze, ale nie jest, bo tak naprawdę to nie jest twój... To nie jest to, co ci daje radość i szczęście. To znaczy, po części jest. Po części jest. Ale jednocześnie jest to duszne, ciasne i nie dające możliwości rozwinięcia skrzydeł. Tak jakby czuję, jakby taki ptak w złotej klatce zamknięty. Albo
Robisz niby rzeczy, które czasem sprawiają ci przyjemność, no tam na przykład, nie wiem, jeśli to chodzi o pracę, no to może finanse są w miarę, ale jednocześnie to coś daje ci mnóstwo bólu, cierpienia, boisz się może tam, ciągle stres, ciągle takie poganianie, ciągłe presja ciągła i zobaczcie, jak tu się coś drze, prawda? Czyli takie, zobaczcie, ona też tu krzyczy. Czyli tak jakby coś wewnętrznie w tobie krzyczało, zostaw to już, ja chcę stąd pójść. Ja chcę stąd pójść. Tu masz możliwość. Miesiąc, październik to jest 10, słuchajcie, 10 to jest zakończenie i jednocześnie jeden nowy początek. Masz możliwość zakończyć to wszystko. I czy to jest obszar w związku, w jakiejś relacji jednej nawet, czy to jest obszar zawodowy u ciebie, edukacyjny, prywatny, jaki by nie był, październik daje ci możliwość, żeby to zostawić za sobą. Cztery miecze dopytajmy. No właśnie. Dystans. Większy dystans do siebie, do wydarzeń, do tego, co się zadziewa. Większy dystans do tych może też przykrości z przeszłości. Ja zawsze mówię, kochani, że jak ciężko jest ci uwolnić przeszłość, przestać o tym myśleć, bo tam dużo dziadostwa się na przykład zadziało, prawda? To łatwiej jest, kiedy zdamy sobie sprawę, że jak schodzimy na ziemię, każdy z nas ma tak zwaną listę dusz. Każdy tą listę dusz sam sobie skrupulatnie pisze, czyli każdy z nas jest dla samego siebie scenarzystą swojego życia. Bez znaczenia, jak oceniasz tą listę, czy negatywnie, czy pozytywnie, raczej wszyscy oceniają negatywnie. Ona się zadziewa i ta dusza twoja pragnie odhaczyć jakby każdy punkt na tej liście. I teraz, słoneczko, pamiętaj, że żeby to mogło się zadziać, jakieś przykre rzeczy, trudne rzeczy, przykrości, ból, cierpienie, co by to nie było, traumy najgorsze, najgorsze, najbardziej, że tak powiem, brzydko zafajdane sprawy, rzeczy, które się zadziewały, zadziewają czasem, tak, dla nas. Czemu się to zadziewa? Nie z wolnej woli tej osoby, takiej złej woli. Powiedziałam z wolnej woli, no na swój sposób nie. Dlatego, że to jest kontrakt między duszami. To wynika z tych kontraktów między nami i my się umawiamy, zanim schodzimy tu na ziemię, słuchajcie, żeby jeden drugiemu robić różne rzeczy. To są takie teatry, które odgrywamy. To jest jak scena. To życie jest jak scena. Odgrywamy te teatry, żeby każdy z nas mógł to poczuć, mógł to przeżyć. Dusza oczywiście nie waluje, co jest dobre, co jest złe. Dla duszy wszystko jest dobre, wszystko jest piękne. Nieważne, czy ty wpadniesz w błoto twarzą, czy ty po prostu dostaniesz $1 000 000. Dla duszy to jest zawsze fantastyczne. I teraz słuchajcie, właśnie chodzi o to, by złapać większy dystans do tego, co się zadziewa, czyli popatrzeć na te osoby, które tą krzywdę, te przykrości nam sprawiają jako nauczycieli życia, którzy umożliwiają nam przeżycie najgorszych rzeczy. Dlaczego? Bo to jest na twojej liście duszy. Ty sama możliwe, że ty sam możliwe, że byłaś u tej duszy, prosiłaś, proszę, zrób to dla mnie. Tak i tak pragnę poczuć, czym jest ta krzywda, czym jest ból, prawda? Tak się umawialiśmy. To są kontrakty dusz, słuchajcie. I bardzo często ludzie, którzy sprawiają tą krzywdę, często jak mam rozmowy indywidualne, sesje indywidualne, często słyszę: ja nie wiem czemu, ale nieraz robię takie rzeczy, że potem serce mi się kroje, że to zrobiłam, czy zrobiłem, a jednak tak było. O co chodzi? Kontrakt dusz, słuchajcie. To jest kontrakt dusz. Jeżeli czujesz, że coś robisz i pchacie w tym kierunku niesamowicie, to znaczy, że tu z tą duszą masz kontrakt i twoja dusza po prostu idzie z automatu wtedy, żeby wypełnić ten kontrakt. A twój umysł ci na przykład mówi, co ty wyprawiasz, prawda? Co ty mówisz? Po co ty to mówisz? I tu jest taki ten konflikt wewnętrzny, bym powiedziała, który może prowadzić do siódemki mieczy, czyli co? Próbujesz kontrolować za wszelką cenę, prawda? I tu czujesz ten wewnętrzny, to wewnętrzne takie zaniepokojenie, że ty chcesz zrobić co innego, a robisz co innego na przykład. Albo może dla niektórych z was to trzeba odwrócić, może ktoś tobie to robi, może ja ci to mówię teraz, żeby udało ci się zrozumieć tą perspektywę tej drugiej osoby, tak zwanego kata, prawda? Żeby ci się udało z większym dystansem spojrzeć i móc uwolnić, bo to uwolnienie sprawi, że tobie się zrobi dobrze. Ty uwolnisz swój umysł, ty uwolnisz swoje serduszko od tego. I zobaczcie, po co to chcesz uwolnić, po co to uwolnić? Żebyś tutaj mogła, żebyś mógł spełniać swoje marzenia. Zobaczcie, jak pięknie, zobaczcie, jak pięknie. Ewidentnie energia znaku zodiaku wodnika tutaj
wybija w dwóch kartach, bo karta świat i karta Boże, karta gwiazdy. Tak. I słuchajcie, jesteśmy w erze wodnika, czyli ten ból, to cierpienie, to wszystko można już zostawić ze sobą, dlatego że era ryb nam się już skończyła. Weszliśmy w erę wodnika. No, także to można już uwolnić. Pokazuje mi się tu karta słońca i mamy znak lwa, czyli bardziej podejście pozytywne, bardziej optymistyczne, też takie wyrażanie tego, co czuję, mówienie o tym wprost, bez udawania, bez uciekania, ale też bez popadania w jakieś skrajności, prawda? Z większym dystansem, żeby otoczenie wiedziało, jak ty się czujesz w danej sytuacji, żeby otoczenie wiedziało, że to nie jest dla ciebie przyjemność. Bo ja czuję, że tu jest jakieś udawactwo, tu są jakieś maski. No i tu dużo czuję skorpionków, które mają na twarzy, dosłownie na sobie ponakładane maski. Masz tą maskę, żeby ucieszyć swoje otoczenie, tak? Żeby pokazać otoczeniu, żeby zrobić dla tego otoczenia kogoś, może z rodziny, przyjaciel, partner, partnerka, coś, co sprawi przyjemność tej osobie, ale jednocześnie zapominasz tu o sobie. Gdzie tu miłość własna do siebie? I tu słuchajcie, co może utrudniać, co może być wyzwaniem dla ciebie, to ja tak czuję, nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Rzym zbudowano, czy jaki tam inny ten. Cierpliwość może być dla ciebie wyzwaniem. Takie podejście na zasadzie powolnego obserwowania i doglądania, tworzenia, budowania. Tu czuję, że skorpionki by chciały już tu i teraz, natychmiast, na przedwczoraj, prawda? Nie, to nie jest to, dlatego że żeby móc otrzymać coś nowego, to spełnienie marzeń tutaj twoje, najpierw musisz posprzątać w swoim życiu, posprzątać w swoim wnętrzu, wywalić z serca, z umysłu wszystkie miecze, wszystkie te ciernie, te kolce, tą czerń, ten krzyk wewnętrzny, posłuchaj go w końcu, usłysz ten krzyk wewnętrzny, co ten twoje wnętrze krzyczy, posłuchaj go, usłysz go, no. I później dopiero możesz iść do przodu, później możesz budować, później możesz tworzyć, później możesz kreować. Kiedy uwolnisz się od tego wszystkiego, jednocześnie czuję, że tu rozkwitniesz, dosłownie. No zobaczcie, co będzie też przeszkadzać. 9 mieczy mamy, czyli właściwie macie wszystkie miecze, 3, 4, piątki nie mamy, jest 6, jest 7, jest 9. No, wasz umysł blokuje, wasz umysł sprawia, że ograniczacie się, twój umysł sprawia, że nie jesteś w stanie iść tam, gdzie chcesz iść, bo z jakiegoś powodu coś, zawsze coś, zawsze coś. I takie też myślenie strukturalne bym powiedziała, że to ma być tak i tak i kropka. Dlaczego? Bo tak. Ale czy na pewno? Może spróbuj spojrzeć na to szerzej. Bo macie kartę świat. Karta świat, zobaczcie, ona ogarnia wszystko. Daje możliwości globalne. Ty masz zawsze możliwość zmiany. Masz zawsze możliwość zostawienia tego, co ci nie służy. Pójścia w nowym kierunku, nawet zupełnie nowym kierunku. Ale tu pamiętaj, cierpliwość. Musisz dać temu czas, musisz dać temu cierpliwość swoją. Zaangażowanie i uważaj na czarnowidztwo, bo jak będziesz pesymistycznie o czymś myśleć, no to przyciągniesz to do siebie. Ja zawsze mówię, słuchajcie, ten, kto myśli ciągle o problemach, ma w życiu problemy. Ten, kto myśli w życiu o rozwiązaniach, przychodzą do niego rozwiązania. W której grupie chcesz być? No właśnie. Każdy niech sobie sam odpowie. Skorpionki kochane mamy, tak nie może. Pierwszy, drugi, trzeci stosik. Kto nie gotowy, zatrzymaj sobie. Kto gotowy, lecimy. Pierwsza odpowiedź jest może, druga, najpierw odpuść przeszłość i trzecia, zdecydowane nie. Ja tu czuję, że zdecydowane nie, ponieważ podejście jest niewłaściwe, dlatego zdecydowane nie. Masz niewłaściwe podejście do tego. Tyle, kochani. Lecę dalej. Życzę wam, żeby ten miesiąc październik pomógł wam uwolnić to wszystko właśnie, co tu jest do uwolnienia i spojrzeć świeżym
okiem na to wszystko, ale przede wszystkim pozwolić sobie na to, by sięgać wyżej, pójść dalej, wypłynąć na szerokie wody oceanu. Nie cioptaj się w tym swoim jakimś tam jeziorku. Zobaczcie, ona wypłynęła odważnie, mimo że nie wie, gdzie idzie, nie wie, gdzie to ją doprowadzi, mimo że tu jest dużo lęku, strachu, ale pozwala sobie na to, by pójść naprzód. I tego Wam życzę, kochane skorpionki. Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam.